komplecie z urządzeniem dostajemy bardzo solidny przewód z zaciskiem masowym, oryginalny uchwyt bindzlowski MB25 3-metrowy, teflon węglowy 3-metrowy, również oryginalny bindzel, bardzo bogaty zestaw rolek podających, zarówno pod stal, jak i pod aluminium, króćce do podajnika oraz koła zębate. 300 Amper to dosyć dużo, dlatego urządzenie można również skonfigurować z chłodnicą i uchwytem chłodzonym cieczą. Przyjrzyjmy się bliżej urządzeniu. Solidna metalowa obudowa, wygodny i mocny uchwyt do przenoszenia, komora mieszcząca duże szpule drutu. Znany, zwłaszcza z urządzeń włoskich, sprawdzony, czterorolkowy podajnik. Przejrzysty, łatwy w sterowaniu, miękki panel w języku polskim. Przyciski na panelu są czytelnie opisane i pogrupowane. Pamięć. Mamy możliwość wprowadzenia, zapisania i kasowania własnych ustawień. Do dyspozycji jest 100 kanałów pamięci. Spawanie punktowe. Możliwość ustawienia czasu spawania w punkcie oraz odstępu pomiędzy punktami, jeśli chcemy wykonać serię punktów. Hot start i wypełnienie krateru, czyli regulacja tego, co dzieje się na początku i na końcu procesu spawania. Funkcje rzadko spotykane w urządzeniach Big Mac, a ważne, zwłaszcza możliwość regulacji parametrów dotyczących wypełnienia krateru. Spawanie w trybie dwutakt, czterotakt. Spawanie normalne. Spawanie z pojedynczym pulsem. Spawanie z podwójnym pulsem. No i najważniejsze. Wybór programu spawalniczego. Programów jest ponad 100. Pogrupowane są w zależności od tego, jak i co chcemy spawać. Do wyboru odpowiedniego programu potrzebna jest tabela programów, która umieszczona jest w instrukcji obsługi oraz naklejona na wewnętrznej ściance klapy komory podajnika. Mamy gotowe programy do spawania stali rdzewnej, aluminium, dużo spawania, stali czarnej, stali manganowych, spawania drutami rdzeniowymi, spawania miedzi. Zarówno w konfiguracji normalnej, jak i z pojedynczym pulsem, z podwójnym pulsem. Mamy również programy przeznaczone do dowolnych ustawień własnych. Przykładowo, będę spawał grubą blachę aluminiową drutem o silnicy 1.2, więc patrzę do tabeli. Wybieram program A2. Urządzenie jest gotowe do spawania. Zaznaczam, czy chcę spawać bez pulsu, z pojedynczym pulsem, czy z podwójnym pulsem. Mnie zależy, żeby spaw wyszedł idealnie, bez żadnych odprysków, więc wybieram spawanie z podwójnym pulsem. W zależności od elementu i własnych preferencji doregulowujemy prędkość drutu oraz napięcie. Można doregulować jeszcze indukcyjność. Jeżeli nie pamiętamy szczegółowo wybranego programu, w dowolnym momencie możemy skorzystać z przycisku Prog Info. Naciskając go kilkakrotnie, będą się wyświetlały szczegółowe parametry wybranego programu. Dodatkowo na panelu znajdują się jeszcze przyciski testowego wysuwu drutu oraz testowego wypływu gazu, które pomagają nam trakcie instalacji urządzenia.